słychać mnie. Okej. Tak, więc pracuję w Rebased. I postanowiłem opowiedzieć wam trochę dzisiaj o SaaSie. I początkowo chciałem się skupić na jakichś bardziej zaawansowanych jego funkcjach i możliwościach, ale jako że w weekend mieliśmy RaceGirls, to pomyślałem, że być może dziewczyny, które tam były, albo inne początkujące osoby przyjdą dzisiaj i fajnie będzie powiedzieć im troszkę bardziej od podstaw o tej technologii i ewentualnie później zrobić ciąg dalszy o bardziej skomplikowanych rzeczach. Czy jest ktoś, kto wczoraj zaczął się uczyć programowania? Super. Doskonale. Dobra, okej. Dlatego jest ten Asterix przy 100%, będzie trochę mniej procent, ale też będzie fajnie. Dobra, to jeszcze raz ja. Okej, tutaj tylko taki kawałeczek kodu, żeby sobie zobaczyć i zaczynamy, co to w ogóle jest. Tak, czym jest w ogóle SaaS? SaaS jest preprocesorem CSS-u, a to oznacza, że służy on do obróbki CSS-u przed jego ostateczną formą i wrzuceniem do jakiejś, na jakąś stronę i jej ostylowaniem. Zawiera w sobie dużo użytecznych funkcji, które pozwalają nam pisać te style sprawniej, z mniejszej ilości kodu, mniej się męczyć i w ogóle być, żeby było fajniej i przyjemniej. I tak, jest też prostsza składnia i za chwilę będziemy mówić dokładniej, na czym to polega. Tutaj jest po prawej stronie przykład kawałek kodu CSS i SAS-u. Chyba widać go z tamtej odległości, mam nadzieję. No, ale na pierwszy rzut oka różnica jest taka, że w przypadku SAS-u mamy jakieś takie więcej zagnieżdżeń, nie powtarzamy selektorów. Tak, okej. O, teraz to będzie lepiej widać. Jak w przypadku CSS-u mamy tak, jeżeli chcemy się dobrać do jakiegoś elementu z ID main i do paragrafu w środku, a później do paragrafu z klasą redbox, to musimy napisać dwa razy ten selektor main p i potem znowu main p i redbox. A w przypadku SAS-u mamy po prostu ten main p i potem sobie możemy zagnieździć, czyli zrobić tam indentację w tych nawiasach. I to zostanie skompilowane do CSS-a, zanim wyślemy to na produkcję. Jako że większość z nas pewnie robi coś w rejsach, to SAS-a mamy wbudowanego i nie musimy się martwić o to, jak on konwertuje nam te CSS-y. Jeżeli używamy to do jakichś projektów, które nie wykorzystują rejsów, to sama obsługa jest bardzo prosta. Jedna komenda, którą podajemy SAS-owi w linii komend, patrz na ten katalog i kompiluj wszystkie CSS-y, jak one się tylko zmieniają i pokazuj nam, przepraszam, SCSS-y i pokazuj nam tego zrobionego CSS-a, który będzie działał, będzie w przeglądarkach normalnie czytany we wszystkich, tak jakbyśmy po prostu napisali CSS, tylko że napiszemy go szybciej. Tak, a jeszcze tak powiem, że sam SAS to pisany tylko z dużej litery, to nie jest niepisany dużymi literami, to też sami twórcy zauważają. Oznacza mniej więcej tylko synthetically, awesome, styleships. I są, tak, są fajne. Dobra. Okej. Okay. Możecie się spotkać z dwoma różnymi rozszerzeniami plików SAS-owych. Jeden to jest SCSS, czyli SASI CSS, który jest bardziej podobny do CSS-a. On ma dodane funkcje, ale możemy w nim pisać normalnego CSS-a i wszystko będzie poprawnie. Nie będzie, kompilator nam żadnych problemów nie będzie tutaj zgłaszał. Przy czym musimy dalej pisać nawiasy klamrowe, dalej musimy używać średników na końcach linii. Natomiast jeżeli nie chcemy używać średników na końcach linii, nie chcemy używać nawiasów klamrowych, ale chcemy troszkę więcej sobie rygorów prowadzić, możemy używać plików z rozszerzeniem SASS. Tak, no to, że jest SASS, no to jest SASS. Tak, pomyliłem się. Tak, jak najbardziej dzięki za tą uwagę. Tak, więc na górze mamy plik z rozszerzeniem SCSS.
który wygląda tak jak mniej więcej jak CSS, tylko tam jest jakiś dodatek, jeszcze jest jakiś ampersand, hover, jakieś takie drobne rzeczy. Natomiast plik z rozszerzeniem SAS musi zawierać odpowiednie indentacje. Tak, jeżeli chcemy coś zagnieździć, jeżeli coś w CSS-ie miałoby być wewnątrz klamer, wewnątrz nawiasów klamrowych i należy do danego selektora, to musi być zagnieżdżone o dwie spacje. Jeżeli nie będzie, to rzuci nam jakimś błędem i nic nam z tego CSS-a nie wyjdzie. Ale dzięki temu możemy pominąć średniki, możemy pominąć sobie te nawiasy, oszczędzimy trochę klawiaturę, trochę znaków. Tak, tak jak w CoffeeScriptie też, który też nam pomaga z takimi rzeczami, których nie chcemy robić codziennie. Więc to już jest kwestia tego, co kto lubi. Na początek na pewno fajnie, lepszy jest i bezpieczniejszy jest SCSS, ponieważ możemy tam, możemy swoje aktualne style napisane w CSS-ie powolutku zmieniać, powolutku dopisywać kawałki i to cały czas będzie działać. Jeżeli używamy SAS rozszerzenia, no to musi od razu być dobrze zrobione, bo inaczej nie będzie działać. Tak, SAS pozwala nam na dość fajną modularność kodu. Pozwala nam importować jeden plik z innego pliku. CSS też posiada coś takiego jak import, ale to grozi tym, że on będzie ściągał równolegle dwa pliki ze stylami, czyli będzie dwa requesty. Tego nie chcemy. Natomiast w przypadku SAS-a ten import jest robiony przed kompilacją i efekt będzie zamieniony w CSS-a. I możemy sobie importować po prostu wpisując nazwę pliku i jeżeli ten plik jest nazwany w ten sposób, to zostanie wciągnięty. A możemy to używać partiali, czyli partiale tak samo nazywane jak w Railsach z podkreśnikiem z przodu. Nie będą, jeżeli każemy SAS-owi obserwować cały katalog, to on zamieni pliki jeden do jednego normalnie, czyli tak, czyli powiedzmy buttons SCSS zamieni na buttons CSS. A możemy tego nie chcieć, bo możemy chcieć mieć tylko jeden duży plik z CSS-ami, to partiale wtedy zostaną zostawione w spokoju. Wciągnięte zostaną tego pliku, gdzie je zaimportowaliśmy, ale nie będą dodatkowym plikiem CSS, czyli tutaj tylko jak te strzałeczki, że tylko się pojawią w application CSS. Dobra, tak. Tak, jak już wspomniałem wcześniej, możemy mieszać, tak? Więc po prawej stronie mamy dwa elementy, które są zagnieżdżone w klasie content. Jest to H2 i P. Nie musieliśmy powtórzyć content trzy razy, musiał być napisany, żeby to uzyskać w CSS-ie. A tutaj mamy składnię SAS-ową, gdzie po prostu wkładamy sobie do klasy content, te nasze interesujące nas selektory i on nam to tak ładnie zrobi. I to jest fajne, szczególnie jeżeli chcemy dużo rzeczy, znaczy mamy dużo różnych elementów, które potrzebujemy zmieniać i za każdym razem musielibyśmy pisać ten content i łatwo wtedy się pomylić. Możemy też to, co czasami może być fajne, przyznam, że nigdy tego nie użyłem, ale jeżeli mamy podobne atrybuty właściwości, które zaczynają się od tego samego słowa, jak na przykład text decoration, text transform, text coś tam, albo background coś tam, to możemy tak samo zacząć od tego pierwszego członu i zagnieździć sobie kolejne właściwości. I to nam się dobrze do CSS-a skompiluje. To ma chyba sens, tylko jak się tego naprawdę dużo ma tych właściwości. Tak, przepis. Mhm. Tak, zdecydowanie można do tego użyć. To jest z takich dość fajnych rzeczy, to jest użycie ampersand i kolejnego selektora, który tak jak w CSS-ie doda nam ten selektor do rodzica, w którym jesteśmy. Czyli po prostu jesteśmy sobie tam gdzieś i chcemy jakąś szczególną sytuację opisać, więc robimy end, callout i on nam wygeneruje tam na samym dole. Jest content.callout, który będzie specyficznie celował w jakiś kawałek, w jakiś element. Możemy też tego używać tutaj, tak, pseudoklasy są, tak, czyli wszelkie rzeczy typu hover na linkach, active i wszystko to. Też możemy mieć to fajnie w jednym miejscu, zamiast pisać
tak jak w normalnym CSS-ie, a hover, a coś tam, a visited, a active, to też robimy po prostu sobie ampersand, dwukropek i pseudoklasa i to nam ładnie wychodzi. To pozwala nam trzymać ten kod w jednym miejscu i widać na pierwszy rzut oka, szczególnie jak mamy dużo tych klas, widać dzięki tym wcięciom też, co do czego należy. Ale nie wolno przesadzić, bo zje was niedźwiedź. Tak, jeżeli możemy zrobić coś takiego, jest to jak najbardziej legalne, czyli mamy content, w środku mamy cel, w środku mamy H2, w środku mamy A, a potem mamy jeszcze hover. Co nam wygeneruje taki super długi selektor, który będzie bardzo specyficzny. Jeżeli będziemy chcieli go próbować zmienić z jakiegoś innego kawałka kodu, to będzie nam dosyć ciężko, bo będziemy musieli napisać to wszystko, a pewnie jeszcze coś więcej, jeszcze dodać jakąś jedną klasę, żeby tylko w ten jeden cel. Więc jeżeli coś jest, generalnie to tak dwa poziomy maksymalnie to jest sensowne wykorzystanie zagnieżdżania tych selektorów. Ale to jest generalnie dobra praktyka, żeby nie robić zbyt specyficznych, raczej używać dobrze nazwanych klas. Tak, taki długi, obrzydliwy selektor. Tak, kolejna fajna rzecz, zmienne. Tak jak w programowaniu naszym raczej kochanym Rubim albo w innym naszym kochanym języku jakimś, są zmienne, które są bardzo przydatne i SAS nam pozwala definiować jakąś zmienną, na przykład na górze pliku zdefiniujemy sobie, jakie chcemy mieć podstawowe czcionki i używamy potem tej zmiennej w różnych innych miejscach naszego SAS-owego stylu. I potem wystarczy, że zmienimy tylko w jednym miejscu i te zmienne będą odpowiednio zmienione, wykorzystane. Może być wszystko, one mogą mieć wiele argumentów, tak? Kolor może być tak jak purple, może być hexe, może być RGBA, możemy listy dodawać i różne inne rzeczy. Ale to, co jest najfajniejsze chyba w SAS-ie, tak mi się wydaje, przynajmniej tak najczęściej tego używam, to są mixiny. To są takie małe kawałki kodu, których możemy używać wielokrotnie, które za nas coś robią, odwalają jakąś brudną robotę. Najprostszym przykładem będzie wsparcie przeglądarek dla różnych fajnych feature'ów, które CSS nam oferuje. Musimy pisać te minus, mos, minus webkit i te wszystkie prefiksy, których potrafi być bardzo dużo. Natomiast możemy sobie taki mixin napisać, taki na przykład box sizing, jemu przekazujemy jakąś zmienną, tak jakbyśmy pisali metodę, powiedzmy w Ruby i w środku, w ciele tego piszemy, co tam chcemy zrobić z tym przekazanym argumentem i następnie w dowolnym miejscu w naszym stylu możemy zrobić add include i użyć tego, jakbyśmy użyli jakiejś metody i ona zwróci nam po obliczeniu to, co ma w środku, co jest zdefiniowane. To jest prosty bardzo przykład, ale możemy tam robić sobie jakieś operacje też matematyczne, jak chcemy po ilości elementów sobie sprawdzać szerokość konkretnego elementu, żeby nam się ładnie rozjeżdżało, albo zmieniać kolory, no różne rzeczy, nawet coś jeszcze zobaczymy. I to nam tak wygeneruje, tu zrobiliśmy sobie include w tych dwóch miejscach i to nam wygenerowało odpowiednie deklaracje bez konieczności robienia tego ręcznie za każdym razem albo przeklejania tego. Tak, można też użyć mixin, może przyjąć wiele argumentów, może przyjąć domyślny argument, tak jak tu w przypadku kolor, wtedy możemy przekazać tylko jeden i będziemy mieli domyślnie zawsze coś tam. I tych argumentów może być dużo, każdy może być domyślny, więc możemy naprawdę, szczególnie między projektami, jak sobie przenosimy, możemy mieć zestaw jakichś mixinów albo możemy sobie znaleźć w internecie mnóstwo fajnych. Tak jak w Ruby możemy interpolować te zmienne. Czyli w tym przypadku mamy taki mixin, który w zależności od tego, co mu przekażemy, to nam zrobi kolorowy border z której strony. Także będziemy musieli tylko mu jedną zmienną dać i on nam wygeneruje odpowiedniego CSS-a i też jest reużywalny, tak? Możemy go używać gdzie chcemy. Kolejną rzeczą fajną jest extend. Gdy mamy kawałki kodu, które się po wielu miejscach się pojawiają, możemy po prostu zgromadzić to w jednym selektorze i użyć dyrektywy extend
i klasa, selektor i ten kod, który użyliśmy wcześniej, będzie tutaj dodany do naszego CSS-a. Tak jak widać po drugiej stronie, wygeneruje się taki kawałek. Możemy też, jeżeli nie chcemy, bo to już chyba raczej nie jestem pewien, jak z najnowszymi Internet Explorerami, ale kiedyś był ten problem, że starsze Explorery łykały tylko 4095 linii CSS-a, albo jakoś tak. Więc jeżeli było więcej, to po prostu to ignorowały bezczelnie i powodowały dziwne błędy produkcyjne. Jest selektor zastępczy, taki ze znakiem procentu. Możemy sobie ich napisać, ile chcemy, możemy je ekstendować tak samo. One generują nam, przy kompilacji wygenerują na kod CSS, ale same się w nim nie znajdą, więc oszczędzimy miejsce sobie. No i też oczywiście będzie mniejszy ten CSS końcowo. Możemy używać if, else, czyli powiedzmy ustawiamy sobie jakąś taką zmienną film, która w kilku miejscach, w kilku miejscach aplikacji używamy i mamy taką, możemy użyć funkcji if, tak, jeżeli ten nasz film będzie dark, to użyjemy sobie takiego koloru, a jak nie, to innego. I wtedy tylko przełączamy jedną zmienną i zmienia nam się w wielu miejscach aplikacji styl. To obsługuje też if, else, więc można tych deklaracji bardzo dużo dawać. Można też zrobić each. Zdarzało mi się też, widziałem, robić w Railsach coś takiego, że miałem jakąś tablicę, każdy element miał wyglądać inaczej, więc dodawałem mu klasę tak z nazwą danego elementu, powiedzmy. Co nie jest super fajne, bo nie powinno, jak najmniej powinno być Rubiego w naszych widokach, ale można to w CSS-ie zrobić. Definiuje się jakąś listę. Zwłaszcza, że możemy też używać ERB czasami, znaczy można też ERB-sa się używać, jak odpowiednio rozszerzenie damy. Więc definiujemy jakąś sobie listę, później możemy zrobić each, iterujemy po niej i generujemy sobie selektory. Tutaj mamy autor nick, autor emi, autor dan, autor drew i odpowiedni obrazek dla niego będziemy mieli. Wtedy nie musimy na przykład image tak używać, tylko możemy mieć to w CSS-ie, tam gdzie to powinno być. Kolory. To jest też super fajna sprawa. Nie wiem jak wy, ale ja mam często taki problem, że mam jakiś kolor, chcę zrobić trochę jaśniejszy ten kolor i nie wiem od razu, co mam wpisać w tym stylesheetie, jakiego heksa, jakie RGB, żeby to zadziałało tak, jak chcę. No to SAS na ratunek. Na przykład pozwala nam użyć lighten i o ileś procent. I tutaj mamy 3-3-3, czyli szary. I możemy go do czarnego pociągnąć albo rozjaśnić za pomocą light and dark. Tak, możemy też tak użyć takich rzeczy jak grayscale, invert, complement i one dadzą nam, tamten na samej górze jest wyjściowym kolorem i odpowiednio nam zmienia. Funkcje SAS-call funkcji do zmian kolorów ma z 15. Warto sobie naprawdę obejrzeć, bo mogą ułatwić życie. Scale color jest też fajną rzeczą. O ile wcześniej było to lighten i darken, one nie są zbyt dokładne. Jeżeli o 7% byśmy chcieli kolor EEE zrobić jaśniejszym, to lighten by zrobiła go białym. Natomiast scale bardzo dokładnie zmienia dany koloru. I też można saturację. Można saturację, można jeden konkretny kolor, czyli więcej czerwonego, więcej niebieskiego dodać sobie, co chcemy. I tak, i dużo, dużo więcej jeszcze można. Tutaj jest parę linków do dokumentacji i do kompasu też, o którym w ogóle nie wspomniałem. A kompas jest tak naprawdę zbiorem takich funkcji i narzędzi wykorzystujących SAS, które możemy, nie musimy ich samych pisać, tych mixinów, tylko od razu z nich korzystać i one są naprawdę na każdą okazję, jakieś transformacje chcemy robić, jakieś animacje i tego typu rzeczy i wszystko tam jest. Także naprawdę zachęcam, a być może też zrobimy sobie jakieś takie o jakichś takich naprawdę skomplikowanych zagadnieniach, które można użyć. I dziękuję bardzo. Kotek musiał być.